Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części powiemy sobie o sliderze, czyli o constrainie, który działa w ramach fizyki rigid body, no i o którym możemy zawsze tak tradycyjnie kilka słów powiedzieć. Na początek dodam sobie do sceny zwykłą kostkę, następnie skopiuję ją tak, aby takich kostek mieć 4 sztuki, ustawione jedna na drugiej. To będzie mój system, który będę za chwilkę symulował. Następnie tę pierwszą kostkę, która jest na samym spodzie, dodam do systemu Rigid Body jako obiekt pasywny, a wszystkie pozostałe 3 kostki jako obiekty aktywne. I teraz te kostki połączę specjalnym rodzajem constrainu, który nazywa się slider. A więc zaznaczę te dwie na dole, connect. Wybrane mam tutaj już slider, ponieważ wcześniej sprawdzałem, jak to działa. No oczywiście, jak żeby mogło być inaczej. Teraz dodaję następne dwie, connect i następne dwie, connect. To powoduje, że pomiędzy tymi kostkami dodają się obiekty empty i każdy z tych obiektów jest swego rodzaju constrainem łączącym dwie otaczające go kostki. Teraz ten constrain działa w bardzo specyficzny sposób. Na początku może spróbuję to pokazać tak na żywca z domyślnymi ustawieniami, a więc jeżeli teraz uruchomię całą symulację i zaznaczę ten dolny klocek, to mogę go przekręcić i zobaczę, że te klocki spadają, ale zachowują się tak dziwnie trochę. Znaczy ta symulacja potrafi zaszaleć, jeżeli będę zbyt gwałtownie się tutaj ruszał z nią, ale proszę zobaczyć, one się mogą poruszać tylko i wyłącznie w poziomej osi. Co znaczy, że leżą tak jakby na takiej wirtualnej desce, jak na górce. No i symulacja się zatrzymała, ponieważ trwa tylko przez 250 klatek. Więc weźmy sobie ją, przedłużmy. Piszę tutaj 3000. I jeszcze raz spróbujmy od początku. Ciach. Teraz przechylam dokładnie już w uruchomionej symulacji lekko ten nasz klocek i te moje klocki, które są na górze, spadają. Jeżeli odkręcę w drugą stronę, będą spadały w drugą stronę. Jak widać, ten pierwszy, który jest najniżej, wygrywa. Nie wiedzieć czemu. No ale to po prostu będzie elegancko działać. To jest właśnie coś, co zachowuje się jak symulacja pewnego rodzaju ślizgu. Dlatego sam ten constraint nazywa się slider. Zobaczmy, jakie on ma opcje. Jeżeli kliknę w taki constraint, na przykład ten, to jego opcje są dostępne w panelu fizyki na ostatniej zakładce. No i widzę, że są bardzo proste. To są opcje bardzo podobne do tego, co mieliśmy w przypadku hinge'a. Po prostu dochodzi jeszcze jedna opcja o nazwie limit i ta opcja działa tylko i wyłącznie w lokalnej osi X danego obiektu empty. Ponieważ ten obiekt już sam z siebie wygląda jak osie, więc wiemy, że ta oś X jest na razie równoznaczna z naszą osią X, tą, którą mam globalną w systemie. No i bardzo dobrze. Jeżeli włączę sobie ograniczenia tej osi, to będę widział, że na tej osi obiekty mogą ślizgać się tylko od minus 1 do plus 1 względem położenia środkowego. To samo zrobię również dla kolejnych constrainów i dzięki temu będę w stanie zrobić taką bardzo fajną, prostą symulację, która będzie wyglądała tak. Uruchamiam wszystko przez Alt A, lekko przekręcam. Proszę zobaczyć, te klocki opadają sobie po kolei, zapinając się tak jakby na kształt jakiegoś suwaka czy czegoś podobnego. Bardzo sympatyczna rzecz i bardzo stabilnie działa. Oczywiście, jeżeli będę kręcił nimi na różne strony, to oczywiście będzie to również działało. Proszę zobaczyć, to jest bardzo fajne, stabilne działanie. Mogę nawet nimi trochę pokręcić, tak jakby tańczyły. No, sympatyczna rzecz. A więc tak działa ten constraint. Bardzo fajny, polecam używanie do różnych ciekawych zastosowań. Chętnie bym się dowiedział, co takiego wymyślicie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.